O. Widać. Ja sobie oprę jakoś. Chyba, że ja mogę, na ja mogę robić tak. Mogę trzymać na przykład. Tak, ale to będzie pan się machało, coś tam będzie pan zmęczony. Widać mnie, czy nie? O, teraz. Tak? Teraz okay. Jest dobra, idealnie. Dobra, to o, tylko tak bardziej... o, albo ja ustawię po prostu. O, i tak. Dobra. I tak, dobra. To proszę mi powiedzieć, jak to wygląda z tymi kolorami w samochodzie. Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne? Więc wydawałoby się każdemu śmierdzelnikowi, przy czym temu, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nie ma sensu. Aczkolwiek ja pamiętam sprzed lat, że bodajże PZU za samochód w kolorze białym, w domyśle, uznając, że pewnie bardziej widocznym, dawało zniżkę, tak? Nie wiem, czy pan o tym pamięta. Było tak. No ja natomiast jako pasjonat znaczenia kolorów w psychologii, są takie testy kolorów, gdzie wybiera się spośród 8 kolorów od ładnego do brzydkiego i o dziwo to naprawdę ciekawie podpowiada, co w tym człowieku siedzi. Jako pasjonat tego testu kolorów no, śledziłem od lat i śledzę doniesienia na temat kolorów w ogóle. I kilka lat temu w jednej z największych polskich gazet znalazłem takie doniesienie o super interesujących badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii, a mianowicie pokazujących, że wcale nie jest obojętne, jaki był kolor samochodów, które częściej uczestniczyły w wypadkach, w stosunku do tych, które rzadziej. I jak pan zgadnie, jakie były najczęściej wypadkowe? Czarny. O, ma pan genialną intuicję. A czemu tak pan pomyślał? Pierwszy strzał. A najmniej wypadkowe? Biały pewnie. No nie biały, albo żółty. Srebrny, ale jest pan blisko, bo pomiędzy białym a żółtym można powiedzieć, że gdzieś jest srebrny. Ja sam zastanawiałem się, bo w testach kolorów nie występuje srebrny. Pomyślałem sobie, że ten srebrny to jest taki synonim trochę sprawności, coś błyszczy, jest wypucowane, więc jakby... Bo generalnie wierzę w to i myślę, wielu psychologów podziela taką moją opinię, taką zdroworozsądkową, że wszystko, co robimy, obdarzamy piętnem naszej osobowości. W szczególności, jeżeli wybieramy jakieś rzeczy, samochód jest to dla wielu bardzo ważna rzecz. Mówi się często, że samochód jest przedłużenie na przykład u mężczyzny. Przepraszam, tylko zamknę. Sekundkę. O, jeszcze raz. To od tego wybieramy samochód. Tak, wybieramy samochód i wcale nie jest obojętne, jaki samochód. Okazuje się, że ma to jakieś znaczenie. Intuicyjnie, no nawet niektórzy się śmiejąc, ale trochę serio mówią o takich piratach drogowych, że samochód dla nich to jest takie przedłużenie własnego członka. Jak mają jakiś tam kompleks, no to tam usiłują się wykazać, prawda, szybkością, sprawnością na drodze. Ale jakby no, wszystko, co robimy, wierzę w to głęboko, obdarzamy piętne naszej osobowości, a zatem kolor rzeczy, które bardzo lubimy, wybieramy, kupujemy, pokazuje nas trochę. I ja śledząc te wyniki badań fascynujących o tych samochodach uczestniczących w wypadkach, no pokusiłem się o interpretację na bazie właśnie testu kolorów i ona była taka zgodna z takim zdroworozsądkowym i z takim znaczeniem kolorów, mianowicie właśnie ten czarny był najczęściej wypadkowy, dlatego po prostu pomyślałem sobie, że czarny jest kolorem bardzo popularnym wśród no, artystów, wśród młodych ludzi, kontrkultura, czyli pod prąd jakby, tak, oryginalność. No wiadomo, jak się jeździ pod prąd, no to wypadki, tak? Natomiast dlaczego innych kolorów, który był również bardzo wypadkowy, to był brąz. Dlaczego brąz? Otóż kolor brązowy w testach kolorów oznacza taką tradycję, starość, przeszłość, rzeźbione meble, firanki, falbarki w oknach, a zatem czasem się widzi takich dziadków w kapeluszu, prawda, jedzących, wszyscy pędzą 70, tam gdzie można oczywiście 50, a oni jadą 40 i jakby oni tak naprawdę są, stwierdzono, równie, a nawet większym zagrożeniem wypadkowym niż ci, którzy pędzą 90 czy 100 w tym miejscu właśnie, bo no, ja wiadomo, no, nie będę tego rozwijał. Najmniej wypadkowe były te srebrne, no nie pamiętam już jakie inne kolory, ale w każdym razie było to coś fascynującego, że taka banalna rzecz, na którą oczywiście wpływa wiele, tak jak to się mówi, zakłócających zmiennych, no bo przecież mało kto kupi różowy samochód, bo się zwykło uważać, że samochód albo że garnitur to jest czarny, granatowy, brązowy, no teraz oczywiście jacyś tam bardziej awangardowi styliści to tam dowolny kolor mogą wybrać, ale przeciętny człowiek tak sobie myśli, są pewne kody dla pewnych produktów, tak to się mówi w marketingu i
i nie jest tym kodem różowy, tak jak Bank Millennium nagle pojawił się też jako różowy wśród banku, zupełnie inny, czym oczywiście się wyróżnił na swój sposób i to było spójne z jego kampanią i wygrał na tym, ale jakby jest wiele zmiennych zakłócających wpływających nasze wybory kolorów samochodów, a mimo tego, mimo tych zakłócających zmiennych, wyszło, że da się, że jakby kolor ma coś wspólnego z osobowością kierowcy. I właśnie... Co ma wspólnego? Czy to jest tak, że tylko kobiety zwracają uwagę na kolor samochodu, czy też mężczyźni? Bo mam takie wrażenie, że mężczyźni, no dobra, wezmę ten srebrny, bo jest bardzo praktyczny, umyję go raz na pół roku, nie będzie widać, nie widać rys na czarny, no to bardzo piękny, tylko że widać brud, a widać wszystkie rysy, tak samo biały. Biały to musi być jak fartuch lekarski, bardzo czysty. Czy kobiety... podchodzą bardziej racjonalnie, czy bardziej tak emocjonalnie do wyboru koloru samochodu? Tak zdroworozsądkowo można by sobie pomyśleć, że rzeczywiście kobiety większą wagę przywiązują do zewnętrzności. Nie tylko samochodu, ale różnych rzeczy, prawda? Ale przecież świat się zmienia. No, dużo się mówi o transseksualistach, o tym, że kontinuum męskość, kobiecość to jest kontinuum, a nie tak, że jest 100% mężczyzna, 100% kobieta. No, wymieniając jakby na znaną polską 400 biegaczkę na 400 metrów kiedyś przed lat, no przecież procent kobiecości na pewno nie był 100, tak jak wśród wielu mężczyzn też można by powiedzieć, no jest wielu wrażliwców, wielu takich ludzi nietypowo macho męskich. I w związku z tym to się bardzo wymieszało. Być może jest tak statystycznie, że kobiety bardziej przywiązują wagę właśnie do koloru, do wyglądu samochodu. Po prostu może się mniej znają na tym, co wewnątrz siedzi, prawda? Na tym jakiś tam silnik, który do ładowania czy z czymś tam. No, jak się nie znają na tym, no to na podstawie jakichś kryteriów muszą wybrać. Dla mnie na przykład interesującym jest i nie słyszałem o takich badaniach. Ja bym zrobił na miejscu Peugeot i Renault samochodów francuskich, które Francja, elegancja, perfumy i tak dalej, symbol mody dla kobiety, no ważne skojarzenia. Myślę, że dużo częściej kobiety z tego względu, że to są samochody po prostu francuskie, wybierają takie. I ciekawe byłoby, z bardzo różnych względów ludzie wybierają też samochody. No, słyszałem, że na przykład SUV-y, z jakiego powodu ludzie wybierają, jak pan sądzi? SUV-y wybierają kobiety akurat. Tak? Nie, przepraszam, crossovery. Crossovery wybierają kobiety, bo mogą się czuć wysoko, bezpiecznie. Aha. Mężczyźni raczej wybierają SUV-y. Bo crossover to jest taka mniejsza wersja SUV-a i kobieta sobie myśli, aha, czy... Nie jest taka taki... gruba, nie jest taka duża, bardziej delikatna. Tak. Jestem... No pan już rozdrobnił te SUV-y na takie szczególniejsze kategorie, ale generalnie samochody takie, te vany, takie wyższe, droższe, jakby okazało się, że przede wszystkim wyróżnikiem jest to, że ludzie chcą się pokazać, jakby chcą podkreślić swój status majątkowy, bo przecież mało kto myślałby sobie ktoś wstępnie, że no, napęd na cztery koła, że bardziej terenowo jeździ. Nie, nikt nie jeździ terenowo, mało kto, prawda, korzysta z takiego aspektu tych samochodów. Natomiast istotnym wyróżnikiem, który kierował ich do zakupu, było pokazanie się swojego statusu materialnego. Więc jakby te czynniki, które nami kierują w naszych zachowaniach, też w wyborze samochodu, to nie tylko kolory, to bardzo wiele różnych dziwności, które w nas siedzi, w naszej osobowości, w naszych potrzebach. A to jeszcze na chwilę chcę wrócić do tego wątku mężczyzn przy wyborze koloru. Mężczyźni wybierają w ogóle kolor, czy oni biorą, aha, ten, no dobra, ten jest o 5000 tańszy, no trudno, ma brzydki kolor, ale jakoś ujdzie. Czy to jest tak, że nie no, ja muszę mieć ten samochód tylko w tym kolorze? Czy mężczyzna wybiera kolor samochodu racjonalnie, czy tak jak kobieta trochę emocjonalnie? Ja myślę, że wiele rzeczy, więcej działamy nieracjonalnie niż racjonalnie, generalnie. No poza oczywiście jakimiś tam takimi dla mężczyzny pewnie ma znaczenie, jaka to jest marka, bo opinia solidny, czy szybki, czy tam silnik jaki. No. Natomiast w naszych wyborach też samochodów myślę, że występuje ta nieracjonalność również. Myślę, że częściowo świadomie, częściowo nieświadomie. Ja na przykład marzę o takim kolorze, akurat Renault, takim żółtym, jaskrawym, takim, które oferują dopiero w modelu tam dwa razy większe pieniądze, a ten samochód, nie wydałbym na ten samochód, prawda, jednego zera bym nie dopisał do tej ceny, na którą inny. I jakby, no myślę, że różni ludzie mogą mieć takiego hopla na punkcie kolorów. Dla mnie ten kolor akurat jest czymś ważnym. Bo nie oszukujmy się, teraz koncerny samochodowe połączyły się w Renault, są silniki Nissana i tu w Oplu takie i tak dalej, więc jakby coraz mniejsze znaczenie, myślę, ma tak naprawdę zawartość tego samochodu, a coraz większy wizerunek,
który bądź samochód ma w sobie, gdy na niego patrzymy, jakoś on na nas działa, bądź też przyklejony poprzez kampanie reklamowe, poprzez to, co nam w mózgu ci reklamodawcy porobili w związku z takim samochodem, pokazując go w takiej inne scenerii, prawda, i tak dalej. A proszę mi powiedzieć właśnie o tych kolorach. Żebyśmy, jakby pan mógł mi opowiedzieć o kilku takich, może nie podstawowych, jak, nie wiem, czarny, srebrny, żółty, biały, zielony. Co one oznaczają, tak? Jeżeli... Powiedzmy w uproszczeniu, bo tak naprawdę to powinniśmy pokazać, no na przykład ten test koloru, którym ja się posługuję, 8 kolorów, taki specyficznie dobrany, tam jest właśnie czarny, białego nie ma, jest szary, jest żółty, zielony, różowy, taki biskupi, pomarańczowy, brązowy, tak? I no, na przykład ten czarny, o którym wspominaliśmy, jako taki najbardziej wypadkowy, jeśli chodzi o kolor samochodu, to jest kolor taki pod prąd, bunt, to jest też taki kolor, interpretuje się tak naprawdę, ustawia się cały w szeregu 8 kolorów i ten czarny, gdzie leży, wzmacnia położenie tego sąsiedniego, jakby jego znaczenie, więc tak też go się interpretuje, ale przede wszystkim jest to tak pod prąd, oryginalność, po swojemu, gdy na przykład się odrzuca ten kolor, oczywiście zależy jak inne kolory, to ponieważ on jest związany tradycyjnie z żałobą, no to jakby uciekamy od sytuacji, na które nie mieliśmy wpływu, no ktoś umarł, no nie mieliśmy na to wpływu, też tak można trochę interpretować, jakby nie tylko to, jakie lubimy, ale jakich nie lubimy. Kolor biały, choć w tym teście kolor nie występuje, to tak jakby ktoś chodzący w białych spodniach, wszystkie ściany na biało w mieszkaniu, prawda, jakby takie zimne, wyizolowane, trochę taki odpadający od emocji, od rzeczywistości, taki wyizolowany, trochę schizoidalny, to jest kolor. Ci, co bardzo uwielbiają biały we wszystkich postaciach, aczkolwiek, jak mówię, jest bardzo wiele zmian zakłócających, mówiących, że latem ludzie po prostu lubią ten kolor, bo odbija słońce i tak dalej. Ładnie wygląda, komponuje się ładnie z innymi dodatkami. Prawda? No. Żółty to jest kolor słońca, gdy rano wstaje, czyli otwarcie na przyszłość. Ludzie, którzy bardzo preferują ten żółty kolor, no, myślą o przyszłości, mówi się w skrajności, że z kwiatka na kwiatek, nie zatrzymają się na jednej, tylko już na następnej. Kiedyś badałem kandydata na szefa rządu, wiele lat temu, dostał misję od prezydenta Wałęsy, z moja rządu i w przeddzień go badałem i żółty wybrał na końcu. I ja miałem napisać taki artykuł o sylwetkę tego przyszłego premiera. Mówię, jak ja to zrobię? Przecież ten facet nie wierzy w przyszłość. A następnego dnia okazało się, że zrezygnował z tej misji tworzenia rządu. I skądinąd myślę sobie, że ten wybór żółty później go bardzo dobrze charakteryzował, gdy on pracował w Sejmie, w parlamencie, ponieważ on był takim rycerzem od przegranych spraw. Bo on był takim prawnikiem, który bronił ludzi w stanie wojennym, czyli ludzi przegranych, którzy nie mogli wygrać z tą machiną komunistyczną. Prawda? I tak samo później bronił emerytów w Sejmie i jakby on był właśnie od tego odrzuconego żółtego, jakby on, jego domeną było to przeszłe, to przegrane, nie ten optymizm słońca, które rano wstaje, tak? Zielony to jest kolor taki, no ludzie myślą zieleń, oparcie, taki spokój, ale to jest kolor taki, wiem czego chcę. Brąz to jest, jak wspominałem, gdy najbardziej wypadkowy, taka tradycja, bezpieczeństwo, przykiziać, pomiziać, pokiziać, tak? Ja robiłem badania nad parami mojej pracy magisterskiej, szukałem korelacji pomiędzy dobieraniem partnerów siłą związku małżeńskiego, a między innymi tym testem kolorów. No to właśnie stosunek do zielonego i brązu odróżniał osoby, które się rozwodziły od tych, które były stałe w związkach. Mianowicie, jak pan sądzi, jaki kolor preferowały te osoby, które były stałe w związkach? Zielony czy brązowy? Brązowy. Czemu? No, jak pan tak, powiedział, pan miziać, miziać, miziać. A właśnie nie, a właśnie, że nie, bo kolor zielony wybierały te osoby, które były stałe, czyli były pewne siebie, stanowcze, natomiast te, które wybierały brąz, jakby pokazywały, że potrzebują tego pomiziania, pokiziania. Ja oczywiście z czymś innym tam jeszcze to się wiązało tam w tych moich badaniach, ale interpretowałem, czemu tak jest, że po prostu te osoby częściej szukają w partnerze mamusi, tatusia. Tego, żeby go ktoś pokiział, przytulił, a zatem w sposób mniej dojrzały prawdopodobnie wybierają tego partnera, wchodzą w związek, prawda? Bo nie szuka, nie, związek nie polega na byciu z mamusią, tatusiem, ale na równoległych relacji, prawda? Równoległych zasadach. Co tam jeszcze? Pomarańcz. Niebieski na przykład. Niebieski. Niebieski generalnie zależy jak niebieski. Jasny niebieski, pamiętam takie wyniki badań bardzo ciekawe, jeszcze jak studiowałem psychologię wiele lat temu, gdy zapytano mężczyzn o kobietę wymarzoną jakąś, w jakiej sukience sobie ją wyobraża ten ktoś, prawda, mężczyźni, no w jakiej, no w kolorze jasno-niebieskim. Taka właśnie ulotność, beztroska trochę,
niewinność. Natomiast ciemny niebieski to jest kolor taki, jak kiedyś profesor Geremek świętej pamięci przez telefon wtedy mówił, ja to lubię kolor granatowy, prawda? I to, ta, to jest taki, to była osoba, której trochę tam żartowano w Sejmie, że jak idzie po schodach, to nie wiadomo, czy w górę, czy w dół, jakby taki bardzo przyjacielski, buda zaufanie, nie chce się narazić, jakby ze wszystkimi zgodzi, jakby to jest ten kolor granatowy, to jest kolor nieba, jak idziemy spać, czyli bezpieczeństwo, spokój, przynależność, tak? I stosunek do tego koloru może określać być deficyt tej rzeczy, bądź co tam jeszcze. Może jeszcze mieliśmy żółty był, ten słońce, które rano wstaje, tak. Pomarańczowy. Pomarańczowy, okay. Czerwony. Taki o, kolor. Czerwony właśnie. Tak, pomarańczowy, czerwony. To jest taki kolor, jak w astrologii, jak w mitologii, Mars. Wojna, akcja, dzianie się. I na przykład ktoś, kto nie lubił tego koloru w tym tekście kolorów, odrzuca go bardzo mocno, to pokazuje to, że jest już sfrustrowany, jakby poirytowany tym, że czegoś od niego chcą. Za dużo tej stymulacji. A ktoś, kto preferuje go, gdy jeszcze preferuje inne kolory, takie, które oznaczają potrzebę stymulacji, to on jakby no mówi, cholera, no więcej z kaliboforta, żeby więcej zawiało, bo wtedy się obudzę, dopiero przejdę do działania, potrzebuję większe wyzwania przede mną, jakby czuję się stworzony do większych spraw, chcę działać, akcja. No. I jeszcze kolor różowy, ten biskup. I on powstał z połączenia, w tym teście, o którym wspominałem, z połączenia tego aktywnego Marsa, tego czerwonego, z tym spokojnym, kolor nie będziemy spać, granatowym. Jak z połączenia przeciwności, bo tutaj spokój, a tu akcja, to tak jakby nierównowaga, albo taka, znaczy nie, równowaga właśnie, takie albo-albo, wahanie się. I dlatego to jest kolor wrażliwości, to jest kolor otwartości, serce na dłoni, rozważania, też kolor, który mówi trochę o identyfikacji z rolą płciową. Ja w swoich badaniach stwierdzałem, że w dobranych związkach nierozwiązujących się stosunek do tego koloru jest podobny u małżonków. Czyli jak męski facet, to kobieca kobieta, jak kobiecy facet, to męska kobieta, oni będą dopasowani. Jak średni, no to średnia. No tak, można by w skrócie i w uproszczeniu o tym powiedzieć. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jest na przykład tak, że pan wie, może są jakieś badania na ten temat, czy jakieś grupy społeczne wybierają poszczególne... Radiowcy na przykład. Na przykład, albo prezesi, albo ktoś tam wybiera jakieś poszczególne kolory. Byłoby to bardzo ciekawe. No badałem iluś polityków, no ale jakby no poza świętej pamięci Andrzejem Lepperem, profesorem Geremkiem, jakby oni nie upoważniali mnie do tego, żeby zdradzać ich kolory, bo myślę, że gdyby przeprowadzić statystyczne badania, pewnie wyszłyby jakieś zależności. Ja takich badań nie znam i chyba nie ma ich. No, można się domyślać, że osoby, które są dziennikarzami, muszą częściej wybierać kolory, które oznaczają potrzebę tej akcji dziania się. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto był radiowcem, był zamknięty na innych. Oto kolor szary, nie mówiliśmy o nim, taka mgła, dajcie mi spokój, albo brązowy, że jakby tkwi w przeszłości. On musi być nastawiony na przyszłość, otwarty na innych ludzi, open taki, też aktywność, musi być trochę pewny siebie, żeby no, gdzie trzeba, to był taki wyszczekany, w pewnym sensie agresywny wobec rozmówcy, żeby dopiął swojego, prawda? I tak jak ktoś, kto jest z drugiej strony jakąś tam bibliotekarką, uprawia zawód, gdzie w ciszy, spokoju coś opracowuje, no musi mieć jakieś takie spokojniejsze te cechy i te spokojniejsze kolory wybierać. Nie może mieć w sobie huśtawki, nie może mieć na przykład świętej pamięci Andrzej Lepper, który, jak wspominałem, zgodził się, żebym ja podawał jego wybory kolorów, i on zadziwiło mnie, jak wybrał. Miałem mu na poczekaniu zinterpretować, żeby coś tam później mu zaproponować, jak mu się będzie to podobało, co mówię, jak będzie się zgadzał z tym, nie w sensie podobało, no to on wybrał czarny i żółty na początku i byłem zaszokowany, jak to imprezę. Tam jeszcze inne ułożenie tych kolorów. Zacząłem myśleć i myślę sobie, jeżeli łączy, nie odróżnia w pewnym sensie, bo obok siebie na początku najbardziej preferowany kolor czarny tego smutku, żałoby, i kolor żółty, rano wstaje, optymizm. Jak nie odróżnia radości od smutku, to znaczy musi się kąpać w nich, musi mieć je pod ręką dostępne, czyli mówię tak, jakby pan stał na parapecie wieżowca w tą i w tą. I tak sobie później pomyślałem, gdy interpretowałem w ogóle jakby jego tam inne wybory, jeszcze są kształty w tym teście kolorów, gdzie kształty mówią o formalnym sposobie myślenia. Tam wybierał takie, które mówiły o, jak brąz, o takim prostym przekazie. I mówię, tajemnicą sukcesu samobrony, to był rok tam 11, czy któryś, wtedy, kiedy mieli 11%, to był trzeci, czwarty rok
2003-2004. To inny sukces samoobrony, tej partii wodzowskiej jak żadna inna, było to, że na sztandarach ma osobowość Leppera właśnie. I ten przekaz był taki bardzo emocjonalny, bardzo prosto skonstruowany, tak jak te kolory, ten test i formy pokazywały, a mianowicie no, przeklę, kurwa, złodzieje, a ludzie nie mają co jeść. To był ten przekaz głęboko emocjonalny i bardzo prosto trafiający właśnie do ludzi. To był ten żółty sztar na początku, taki bardzo radykalny i w prostych słowach wyrażony. I myślę, że to też była tajemnica jego charyzmy przemawiania, że on stał na tym parapecie wieżowca i wtedy wszyscy się patrzą, co się wydarzy, prawda? Co by nie myśleć o tym, co mówił, no to z całą pewnością potrafił mówić. Mówiono o nim, że ma taką charyzmę przemawiającego. Czyli kończąc już naszą rozmowę, to możemy trochę sobie tak podsumować, że kolor naszego samochodu nas jakoś opisuje i ma znaczenie. Tak jak wszystko, co wybieramy w aspekcie koloru, tak? Na pewno. Oczywiście nie przesadzałbym z rozwijaniem tego znaczenia, tak jak być może, no, widziałem też badania takie, gdzie linie papilarne, układ linii dłoni korelował z jakimiś tam chorobami, z czymś tam, ale przesadą jest, gdy cyganka bierze od nas rękę i o całym życiu opowiada, więc bez przesady. Trochę może powiedzieć, może być źródłem jakiegoś tam pomysłu, hipotezy wstępnej, ale to jest bardzo wiele zmian zakłócających i nie przesadzajmy z rozwijaniem szczegółowo znaczenia tego koloru. Super, dziękuję panu bardzo. Dziękuję również za rozmowę. Chyba się nie nagrało to moje.